Cześć kochani, witam serdecznie. Dzisiaj nagrywam dla Was ten vlog w niedzielę. Będzie on u Was na kanale, u nas na kanale we wtorek. Dzisiaj będzie taki vlog, trochę będzie o gotowaniu, o pierniku staropolskim. Będzie coś o zimowym jedzonku, będzie trochę takich klimacików świątecznych. Zaraz Wam tu pokażę, co robię z sypialnią na święta. A w ogóle jest pewne zmiany zaszły tutaj, więc też Wam pokażę. Pokażę Wam też haul z gadżetami świątecznymi, które kupiłam w Lumpeksie jednym. A będą to gadżety, które są przeznaczone na konkurs, na nagrody jako konkurs. Są to rzeczy nowe, fajne, naprawdę fajne świąteczne gadżety. Takie rzeczy też możecie kupić w Lumpeksie. Także zapraszam na ciąg dalszy. I właśnie dzisiaj dzielę się z Wami tym świątecznym klimatem. Stylizacje świąteczne z specyficzną częścią garderoby. Zobaczycie we czwartek, będzie to haul lumpeksowy połączone od razu z właśnie ze stylizacjami świątecznymi w modnych trendach. Także idziemy dalej. Słuchajcie, chciałam Wam to pokazać, bo kto widział wcześniej filmiki o domu, to widział moją sypialnię, naszą sypialnię i troszkę miała inny układ. Widzicie, to trzeba z odległości zobaczyć, ale łóżko było usytuowane tak jakby wzdłuż w tą stronę i tutaj ono się kończyło bardzo blisko szafy. Zrobiliśmy przemeblowanie, zmieściło się to łóżko w poprzek po prostu wzdłuż ściany. Teraz śpimy oczywiście w tym kierunku wzdłuż, z głową po tamtej stronie, bo chcieliśmy mieć głowę na wschód, bo podobno tak jest zdrowiej, więc wiecie. Stwierdziliśmy, że spróbujemy, po prostu spróbujemy, może będziemy się czuć bardziej wypoczęci po wstaniu. Podobno to ma jakieś tam znaczenie. Piszcie, czy Waszym zdaniem to jest prawda. Mi się wydaje, że coś musi w tym być, ale chyba rzeczywiście trochę lepiej się śpi. Natomiast w ogóle okazało się, że skoro się to zmieściło tutaj, bo ja się obawiałam, że łóżko po prostu tak wzdłuż ściany się nie zmieści, ale zmieściło się, okazało się, na styk praktycznie. Jest też dużo więcej miejsca tutaj, dzięki czemu nie ukrywam, że mam tutaj większy dostęp do tej szafy. No i mogę też czasem tutaj więcej jakichś pokazywać rzeczy w lustrze. Lustro jest bardzo stare, więc też wiecie, ono ma takie wady już. Musiałabym całkowicie je wymienić, ale szkoda, bo jest to stare kryształowe lustro i moim zdaniem też ma swój klimat, że jest właśnie takie lekko już spatynowane. Więc o, jak widzicie, pokazuję się Wam od razu właśnie przy okazji w tym lustrze w domowej, świątecznej sukience z wełny. Tak wygląda. Jest to bardzo cieplutka sukienka z dobrym składem. No i tak sobie chodzę dzisiaj po domu, jest mi cieplutko, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna wełenka tej sukienki. Typowo taki mój domowy strój zimowy. Tymczasem, słuchajcie, pokazuję Wam tu jeszcze, zanim zrobiłam taki wystrój konkretny, świąteczny. Tutaj widzicie, mam ocieplone okno, bo nie ukrywam, że trochę mi tutaj wieje z tych szczelin pod oknem. Chyba trzeba będzie te okna uszczelnić w przyszłości, bo za zimno się robi. Położyłam po prostu poduszki tutaj, takie w stylu pasujące na ten czas. I słuchajcie, tutaj mam już światełka. Zresztą te światełka są cały rok, więc tutaj nic nie zmieniałam. Dodamy za chwileczkę bombki do tego bukietu. I tutaj też na tym stoliczku będzie jeszcze, oprócz tej lampki, która jest tutaj. Muszę troszkę poprzesuwać rzeczy, żeby to zrobić. Oprócz tej lampki będzie taki lampion. Chyba odwrotnie to zrobię, bo wiecie co? Boję się, że te kwiaty się zapalą od tego lampionu, jak on będzie zaświecony. Więc zrobimy trochę lekkie przemeblowanko. O. Tutaj lampka. A tutaj będzie lampion, się świecił po prostu. No, bo tam jednak uważam, że mogłoby to być troszkę zagrożeniem. I tutaj będą też bombki w kolorze pasującym do sypialni. No i taki jest lekki klimacik właśnie świąteczny dzięki temu. Tutaj można oczywiście zapalić też tą lampeczkę, ona też robi klimat fajny, ale na razie nie będę jej świecić. Tak wygląda, kochani. Tutaj też troszkę posprzątałam ostatnio, no i sypialnia za chwilę Wam pokażę, jak będzie już z bombeczkami. Mam tutaj bombeczki, to są takie stare vintage bombki, które bardzo lubię, jeszcze po mojej babci.
i są ptaszki. I tak trochę bardziej odświętnie z tymi bombkami. Tutaj też kilka bombek tak jakby wtopiłam w ten bukiet. Tu jest ryba z takimi Swarovskiego rzeczami. Także o, jest świąteczna oprawa. Tutaj są ptaszki na tym opaczu snów brokatowe. Ostatni, powiedzmy, etap, czyli wieczorny lampionik. I światełka. Przypomniałam sobie jeszcze o robionej przecież przeze mnie ozdobie ze starej takiej dziadowskiej choinki. Jest taka choineczka z szyszkami i ze światełkami. Taka właśnie bardziej minimalistyczna na pieńku. I ona sobie tutaj w święta właśnie stoi w sypialni. No i pokażę Wam te gadżety świąteczne. Słuchajcie, byłam w Lidze kiedyś, to już dawno. Nawet mówiłam wtedy w tej Lidze, że kupiłam gadżety, tylko ich nie pokazywałam, bo zostawiłam je na Vlogmasy. No i jest tutaj kilka takich spoko gadżetów. Niektóre mogę wykorzystać do stroików, na przykład takie choinki. Wiecie co? 6 zł za 2 choinki, więc naprawdę ceny spoko, moim zdaniem. Bo tego typu choinki z takiego jakby szczotki, można powiedzieć, wcale nie są takie tanie. One mają takie przyczepy. Można sobie je po prostu właśnie czy do jakiegoś stroika przyczepić, czy gdzie się chce. Tu mam fajną rzecz. Tu są takie choineczki na pniu. One są oczywiście plastikowe, ale fajnie wyglądają. Obsypane sztucznym śniegiem. Po prostu taki prosty ornament. Wiecie, taki o. Prosta ozdoba, taka bardzo skandynawska, minimalistyczna. Mi się podoba. Kupiłam dwie takie. Jedna jest bez śniegu, ale chyba też zrobię ją ze śniegiem, bo dużo ładniej wygląda ośnieżona. Tylko muszę kupić sztuczny śnieg, ale moim zdaniem bardzo fajna rzecz. No i tych choineczek kupiłam więcej, ale mam jeszcze bardzo, bardzo fajne gadżety typu. Na przykład, słuchajcie, tu jest, o, już mi się tutaj troszkę zdemolowało, ale to przewrócimy. Drewniane ozdoby, takie eko, zobaczcie, bardzo ładne rzecz do powieszenia. Saneczki z taką choinką, wszystko w kolorze naturalnym, taki właśnie typ skandynawski ozdoby, drewniany. I takie dwie są takie ozdoby. To jest całkiem fajna, co prawda niestety plastikowa ozdoba, ale ozdobiona materiałem. Taki Mikołajek z choinką na plecach, czy też ze strojkiem. To miała być chyba choinka. I też były po około 4-6 zł te ozdoby. Różnie były, ale mniej więcej w takich cenach. Całkiem ładny Mikołajek. I tutaj mamy ozdoby, które świecą, tylko nie mają baterii. Albo mają baterie, nie mają. Muszę wsadzić do nich baterie. Bardzo fajne ozdoby, te były troszkę droższe. 10 zł to będą na jakieś większe nagrody. Taka świecąca ozdoba z kolędnikami będzie pasować do mojej wioski. Zobaczymy. Tutaj jest druga, taka sama. Tutaj mamy znowu część takiej. Ojej, spadło. Tutaj mamy znowu część takiej zimowej wioski. Dzieci śpiewające, drzewo, jakieś gile czy kosy, czy co to jest na tej gałęzi. Bardzo przyjemne są takie scenki rodzajowe zimowe. No i tu mamy bardzo fajnego jeszcze elfika, który jedzie na nartach. Fajnie zrobione to jest, wiecie co? Także jestem zadowolona z tych zakupów. Patrzę, czy coś tu jeszcze mamy. Nie, tu są już tylko opakowania. Także tyle gadżetów, będzie jeszcze więcej, bo będę teraz dokupywać. Będę szukać jeszcze kolejnych gadżetów. Także może w kolejnych filmikach Wam pokażę, co jeszcze kupiłam. Specjalnie zostawiłam taki nastrój. Te drzewka postanowiłam sobie zostawić tą ozdobę, bo ona tu idealnie właśnie do tej mojej średniowiecznej wioski pasują.
tutaj Wam chciałam pokazać, wybaczcie bałagan tu wokół, bo jak to mówiła moja babcia, kuchnia to nie wystawa, tylko warsztat pracy. Nawet mi tu spryskało pojemnik. Jak przystało na taki grudniowy dzień, wieczór, robię taki Eintopf, zapiekankę, wykorzystuję taką suszoną kiełbaskę z indyka. W zimie czasem trzeba trochę jednak się dopieścić tym chociaż delikatnym mięskiem. No i tu jest cebula, marchewka, trochę papryki. Do tego jeszcze dołożę oczywiście przyprawy. Smażymy to ładnie na złoto. I z makaronem zapiekę, to zaraz Wam pokażę. Na wierzchu jeszcze będzie mozzarella, taka warstwa mozzarelli. Jeszcze może dołożę do tego trochę cukinii. A i to jest takie rozgrzewające jedzonko, jak damy tutaj trochę chili, trochę pieprzu. To będzie super idealne właśnie takie danie zapieczone na gorąco na zimowy wieczór. Tutaj jak widzicie dosmażam jeszcze cukinię, bo mi się nie zmieściła na tamtym. Wiecie co, ja tak krótko to przesmażam i robię to na oliwie. Takiej do smażenia, ale oliwie z oliwek. Według keto, tylko zdrowego keto, nie smażę na niczym innym, mówię w olejach roślinnych, ewentualnie na maśle, jak coś jest takie do podduszenia, albo dodaję masła. Także tu już mamy zapiekankę, zaraz dojdzie cukinia. No i na to pójdzie, tutaj mam pomieszane jajko ze śmietanką. Oczywiście to nie jest keto danie, żeby nie było, bo jest tu makaron. Ale dzisiaj daję sobie dyspensę. Śmietanka z jajkiem. No i jeszcze pójdzie mozzarella. Tak. To już jest to. Ja tego nie robię na żadne przyjęcie, więc się wyglądam jakoś bardzo nie będę przejmować, wiecie? To jest zwykły obiad. Jeszcze mozzarella. Mam taką w wiórkach, bo jest ją nieraz też łatwo do tych gofrów keto użyć w ten sposób, w tej formie jak jest. Nie trzeba jej kroić i łatwo równo ją wysypać na gofrownicę. No i jest zapiekanka. Pachnie pięknie, słuchajcie. Smacznego dla nas. Słuchajcie, zabieramy się za piernik staropolski. To jest ten przepis. Tak, jest potrzebny pół kilo miodu, 25 deko cukru, pudru 20, czyli w zasadzie kostka, można powiedzieć, masła. Ja tutaj dam kilo mąki, szklanka zimnego mleka, kilogram mąki, tak jak mówiłam, 3 deko sody oczyszczonej, 2 całe jaja, przyprawa do piernika. Szczypta sol, wiecie co, nie daje, bo ta soda oczyszczona daje taki już słonawy smak, więc nie daje, bo już to wypróbowałam. I wiecie co, najpierw trzeba te składniki płynne, to zaraz Wam pokażę, połączyć, znaczy stopić de facto, użyć 2 jajek do tego. Bo wiecie co, znalazłam wcześniej przepis, gdzie było więcej jajek, ale nie mam tylu jajek, się okazało, i znalazłam ten przepis, który jest zaznaczony gwiazdką, to znaczy, że babcia z tego właśnie przepisu piekła piernik. I podlinkuję Wam cały piernik, jak piekę, z innych vlogmasów z poprzednich lat, bo robiłam piernik, pokazywałam, jak dekoruję i tak dalej. Już w tym roku tego nie będę powtarzać, bo nie będę tego co roku robić. Pokażę Wam może efekt końcowy, jak już będzie upieczony w jakimś vlogmasie, ale całość macie tam w innym filmiku, w każdym razie i przepis również. No i słuchajcie, kostkę masła w stopie. Teraz mam tutaj 25 deko cukru pudru odmierzone już. Oraz tu jest litr miodu, dam dokładnie połowę tego miodu. Później będę to dolewać już do mąki i do pozostałych sypkich składników. Ja się tym tak nie przejmuję, bo to jak się stopi, to się i tak super obo połączy. Jeszcze tu pomieszam oczywiście. Jeszcze za mało miodu jest. No, teraz jest już dobra ilość wszystkiego, tylko trzeba to rozpuścić i potem Wam pokażę. Ja już tutaj mam sodę,
sodę, przyprawę i mąkę. Teraz to wymieszam, tak żeby się zrobiła taka jednolita, wiecie, jednolity proszek. I będę to potem, będę dosypać. Ja, słuchajcie, użyję tego mleka. To ma być szklanka zimnego mleka, ale ja nie użyję zwykłego mleka, tylko to, bo już to wypróbowałam i nadaje się tak samo dobrze. Spuszczone i to będziemy teraz, jak wystygnie, właśnie do tego dolewać mleko i te pozostałe rzeczy, mieszać to, a później tą masę przełożę do innego naczynia i przykryję. Ja używam, słuchajcie, mąki białej orkiszowej. Nie używam zwykłej mąki. Już też jest to wypróbowane. Normalnie biała mąka tortowa, ale z orkiszu. Dużo zdrowsze, bogatszy smak. Nie ma tyle glutenu i tak dalej. I naprawdę wychodzi super, super pyszny ten z tej mąki, ten piernik. Myślę, że ponieważ to jest piernik staropolski, to nawet smak jego jest dużo bliższy właśnie z tą mąką orkiszową niż z naszą taką współczesną, modyfikowaną pszenicą. Bo po prostu, no, no wiadomo, piernik to jest rzecz z dawnych czasów. Także myślę, że ten orkisz tutaj super robi, no i jest przede wszystkim jednak trochę zdrowiej. No i słuchajcie, do tych rozpuszczonych składników plus dwa jajka po wystudzeniu. Wiecie, nie studzę tego tak całkiem na zimno, ale na taką temperaturę letnią, pokojową. Wbiłam jajka, wymieszałam i teraz dodaję, widzicie, jak się już ładnie robi, a jak pachnie tymi przyprawami, tym miodem, wow. Już pomału dodaję, jeszcze mi zostało trochę, zaraz Wam pokażę efekt. No i jest, widzicie, jeszcze to trochę wymieszę ręką, żeby wszystko było ładnie połączone. To jest takie dosyć rzadkie, wiecie. Jak Wam potem nasypię do takiej wazy na dno mąkę, obsypię ją mąką trochę i potem będzie to ciasto i potem jak się będzie je piekło, to trzeba oczywiście będzie tam mąką nasypywać i tak dalej. A na ten czas, jak wystygnie w ogóle, to bardzo stężeje, bo teraz to jest takie miękkie, bo te składniki są lekko ciepławe. No i kochani, gotowy. To już jest pełna taka cała, widzicie, z kilograma mąki. Cała taka waza. Ja to trzymam w tej wazie, bo jest najmniejsza z takich naczyń. I wygląda całkiem ładnie. Powędruję tam na szafę za chwileczkę. No i tyle. I teraz za 2 tygodnie będziemy piekli. Ta-dam! Tymczasem żegnam się już z Wami. Jak widzicie, będę teraz składać filmiki. Skończyłam piernik, skończyłam przygotowania i zostało mi zaledwie kilka marnych godzinek niedzieli, ale zamierzam odpocząć, co Wam polecam wieczorem. Cieszcie się tym nastrojem, bo święta aż za szybko mijają. Kochani, widzimy się we czwartek w super filmiku holu lumpeksowym oraz stylizacjach świątecznych.